Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Drax, to jest gra Avorion i kolejny krótki epizodzik z gry. Czasami tak mam, że chcę wam pokazać jakiś drobiazg, który mi się strasznie spodobał, a poza tym pomyślałem, że zdam wam relację z tego, jakie mam doświadczenia do tej pory w Avorion i przy okazji poradzę wam być może, co robić. Siedzę teraz w mojej podstawowej dronce do kopania. I zwróćcie uwagę, w kierunku czego spoglądam. Widzicie tą ogromną planetę tutaj? Planetę spowitą mgłami, mgławicy jakiejś tutaj, jakimiś gazami w systemie gwiezdnym, w którym się znajduje i w którym w zasadzie jest pusto. Natomiast wygląda to całkiem fajnie, no ale ta planeta, gigantyczna planeta, która tutaj w taki tajemniczy sposób sobie gdzieś rezyduje. Troszeczkę mi się przypomniała pewna planeta z gry, nie przepraszam, z gry, z serialu Babylon 5, na której tajemnicze cienie rezydowały, między innymi. Jak ktoś oglądał, to pewnie skojarzy. Niemniej jednak, co się wydarzyło w Avorion do tej pory i co sprawiło, że siedzę teraz w tej dronce? Jak widzieliście poprzednio, eksperymentowałem i wciąż eksperymentuję z kolejnymi budowlami statków kosmicznych. Avorion to jest taki tytuł, w którym zauważyłem, jest dużo takiej na początku zabawy metodą prób i błędów, ponieważ gra może jest prosta, nie jest to tak super skomplikowany tytuł jak na przykład seria X, natomiast jest to tytuł, który w którym odkrywamy stopniowo właśnie plusy i minusy budowania pewnych konstrukcji, ponieważ nie są to rzeczy super, super do końca objaśnione. Takie podstawy są wyjaśnione fajne w tutorialu, ale już takie bardziej rzeczy związane z pewną funkcjonalnością odkrywamy stopniowo. No i cóż w związku z tym? Mój drugi okręt, który wam pokazywałem, był prawie ukończony, ja go potem w trakcie wczorajszego wieczora ukończyłem jego budowę, nawet się nim przyjemnie latało, natomiast odkryłem kolejne elementy, kolejne rzeczy, które źle wykonałem w konstrukcji. Generalnie mój wniosek jest taki, że należy wszystkie newralgiczne systemy umieścić w środku jako rdzeń i obudować je czymś odpornym. Natomiast niektórzy na forach radzą, że zamiast ładowania ciężkich pancerzy, lepiej jest budować bloki związane z generatorem osłon, które podobno zapewniają całkowitą ochronę. Ja tych bloków generatorów osłon jeszcze tak za dużo budować nie mogłem, ponieważ do nich jest potrzebne tytanium, a tytanium na początku gry trudno zdobyć, więc to tak być może później po prostu nowe konstrukcje, inne konstrukcje jest lepiej w ten sposób budować. Natomiast ja zdecydowałem się zacząć grę od nowa i teraz to, co robię, to jest po prostu zbieranie zasobów tą dronką. Na razie jestem wkrótce, lada moment, zacznę budowę nowego okrętu. Zacząłem od nowa grę, dlatego że moim zdaniem mechanika, domyślna mechanika kolizji jest przesadzona. Na szczęście gra pozwala, zaczynając, nie tylko ustawić poziom trudności, ja gram na normalu, można łatwiejszy ustawić grę na normalu, ale możemy też ustawić poziom dotkliwości kolizji z obiektami. Grałem wcześniej na domyślnym i naprawdę niewiele trzeba, to naprawdę nie trzeba się bardzo rozpędzić, żeby statek, na który żeśmy bardzo długo zbierali zasoby, po prostu wysadzić jednym niezręcznym podejściem do stacji kosmicznej. Moim zdaniem przesada. Na szczęście twórcy dają możliwość nam ustalenia poziomu tych zniszczeń. Zastanawiałem się, bo tam można stopniować 50%, 25%, 75% albo żadne. I po chwili przemyśleń stwierdziłem, że będę na razie grał na żadnych zerowy poziom uszkodzeń w wyniku kolizji, czyli mogę o coś przychrzanić i nic się nie stanie. Stwierdziłem, że nie wpłynie to specjalnie
nie będzie to takie ułatwienie na zasadzie jakiegoś czytowania, po prostu walki wszelkiego rodzaju z flotami będą normalnie się toczyć, natomiast przez nieuwagę nie będę przynajmniej tracił statku, tak jak to do tej pory się działo i właśnie, co jest moim zdaniem bardzo irytujące, tutaj jacyś piraci nadlatują. Na szczęście w dronce podstawowej to nic mi się nie stanie. No i uznałem, że po prostu będę teraz zbierał na nowy okręt i będę grał na tym poziomie bez uszkodzeń. Jakieś starcie się zaczęło. Piraci zaczęli kupca atakować. Ciekawe, ciekawe. Więc taki jest plan. Więc kolejny epizodzik będzie poświęcony z pewnością jakiejś nowej konstrukcji. Zobaczymy. Natomiast chciałem wam pokazać tą planetę tutaj. Spójrzcie, naprawdę wygląda fajnie. Wiele, wiele lokacji jest w tej grze, które bardzo wizualnie mi się podobają. Wiele tych mgławic jest fajnie zrobionych, nawet wręcz na tapetę moim zdaniem się nadaje. Ta jest fajna, ale na pewno nie najładniejsza, jaką widziałem. Bardzo ta gra Avorion jest przyjemna. Tyle chyba z mojej strony. Chciałem wam to zrelacjonować. Doradzić, że moim zdaniem, jeżeli zaczynacie grać w Avorion, wyłączcie sobie te kolizje. Ja na początku myślałem sobie tak, że będę grał na takim domyślnym ustawieniu, jak jest wszystko ustawione, jak zamierzyli sobie twórcy i nawet jeżeli gra jest przez to trudna, to spoko. Ale to działa do drugiej, trzeciej kolizji, bo na początku pierwszy statek, jak przez kolizję straciłem, myślę sobie, okej, zaczynam od nowa, no moja wina. Ale jak poświęcacie dużo czasu na zbieranie zasobów, bo to się chwilę robi jednak, w tej grze chwilę te zasoby na lepszy statek musimy pozbierać. Jeżeli potem tracicie go w głupi sposób przez po prostu to, że lekko za bardzo żeście się rozpędzili albo uderzyliście przy zwrocie o coś, to naprawdę to nie jest fajne, dlatego polecam naukę gry. Może potem kolejny raz, jak będę grał będę bardziej doświadczony w Avorion, to sobie ustawię tak, jak jest to z tymi kolizjami. Natomiast na początek polecam bez kolizji grać, spokojnie się gra. Przynajmniej nie stresujemy się, że nie opanowaliśmy jeszcze sterowania i o coś przychrzaniliśmy. Także to jest moja porada. Poza tym, zapomniałbym jeszcze o jednej rzeczy. Muszę wam wspomnieć o piractwie i o kradzieży różnych rzeczy. Zabawiłem się w pirata. Początkowo zaatakowałem przez przypadek statek cywilny. Nie zauważyłem, że to jest statek cywilny. On był we wrogiej frakcji, ale to, że statek jest w wrogiej frakcji, to jeszcze nie oznacza, że fajna bitwa tu się zaczyna. To jeszcze nie oznacza, z kim oni walczą. Oni walczą, nie wiem, co to jest za frakcja. No ale niemniej jednak coś tu się dzieje, fajnie, fajnie. To, że statek jest na czerwono, to jeszcze nie oznacza, że to jest statek wojskowy. On może być cywilny, on może nawet nie mieć uzbrojenia. No i tak zaatakowałem statek cywilny, który ostatecznie eksplodował i zebrałem po nim jakieś tam rzeczy. Potem kolejny statek, już tak bardziej świadomie, zażądałem, żeby wyrzucił zasoby, żeby wyrzucił ładunek, to go oszczędzę. Wyrzucił ładunek, zebrałem to. W grze możemy zebrać kradzione, jakby wzrabowane rzeczy, tylko musimy to ustawić we właściwościach tam ładowni. O właśnie, jeszcze też fajna rzecz, że przy okazji tych bitew, zauważcie, że oni ze sobą walczą, a ja mogę przy okazji podlecieć i teraz zebrać po nich tutaj takie upgrade'y czasami wypadają ze statków, jeżeli statek zostaje zniszczony. Zajebista sprawa. No i zawiesiłem się dlatego, że tutaj ta bitwa jest fajna, a ja sobie bezpiecznie, zupełnie bezstresowo w tej dronce mogę latać, bo jeżeli mi drona podstawowego zniszczą, to po prostu odrodzę się w kolejnym i tyle. No i na czym to ja stanąłem? Aha, piractwo. Te zrabowane towary możemy tutaj tylko na stacjach
właśnie takich szmuglerskich się ich pozbyć. Nie możemy, na pewno nie możemy sprzedać ich na stacji frakcji, które żeśmy zrabowali towary. Próbowałem, nie da się. Okej, okay. Znalazłem sobie, jak sobie otwieramy mapę, spójrzcie, no to jesteśmy na tych głównych trasach i możemy skoczyć do innego sektoru. No to wyskoczyłem jakby poza główną trasę, znalazłem sobie taki sektor, który miał stację szmuglerską akurat. Tylko że jednej rzeczy nie strzeliłem i to ona mnie totalnie zorientowała. Jest na stacji szmuglerskiej taka zakładka, która jest opisana jako sprzedaj kradzione towary. Selling coś tam, cargo. Stolen cargo właśnie. No i okej, okay. Wszedłem tam, zobaczyłem, o, są kryształy, są i coś tam jeszcze. Miałem dwa rodzaje towaru. Miałem właśnie kryształy i coś tam jeszcze miałem. Wpisałem tam tą wartość tego, ile miałem w ładowni. Tak mi się wydawało. Kliknąłem sell. A co się stało? Pobrało mi kasę z moich kredytów i zamiast tego dostałem jakiś tam towar. Nie wiem, czy to jest zbugowane, czy to jest jakaś mechanika dziwna, która polega na tym, że stacja szmuglerska wymienia tylko towar na jakby czysty, jakby pranie brudnych pieniędzy, że dajemy skradziony towar, wymieniamy go za kasę na towar niekradziony i potem możemy go sprzedać i w sumie wychodzimy na plus. Czy to było zbugowane? Jeżeli ktoś ma doświadczenie z tym, niech da znać, bo to bardzo mnie interesuje. Niemniej jednak w ten sposób wtedy właśnie pozbyłem się w zasadzie całych oszczędności dość dużych przez nieuwagę, bo dopiero po wykonaniu transakcji kapnąłem się, że zamiast dostać pieniędzy, to ja te pieniądze straciłem. No i to był jeden z głównych powodów, dla których zdecydowałem się zacząć grę od nowa, bo jednak no, dużo błędów popełniłem w tej podstawowej rozgrywce. I pomyślałem, że na czysto, bez modelu uszkodzeń, będę sobie rozgrywkę prowadził. Te bitwy naprawdę przyjemne, fajnie to wygląda. Powtarzam się, ale Avorion jest fajny. Także to a propos piractwa, chciałem wam doradzić. Doradzam wam, żebyście na początku, ucząc się gry, nie zaczynali od zbierania kradzionego nie swojego towaru. Wy go przez przypadek nie zbierzecie, ale jeżeli podlecicie, nie możecie zebrać, to w ładowni tam będziecie mieli komunikat i w ładowni możecie to ustawić. Tylko że jeżeli będziecie latać ze skradzionym towarem, strzają was, to cała frakcja może się na was wkurzyć i będziecie mieli wielki problem. Zwłaszcza jeżeli jesteście na terenach takich dość rozległych, zajętych przez daną frakcję, to może być spory problem. Ja tak właśnie zrobiłem. Nie polecam, to jest oczywiście super fajna opcja dla bardziej doświadczonych graczy, no, kolejna taka wzbogacająca rozgrywkę rzecz, na pewno dla tych, którzy lubią dreszczyk emocji, zabawę, piractwo, jest to jakaś bardzo ciekawa opcja, więc uważam to za plus w Avorion, natomiast jest to taka kolejna rzecz troszeczkę trudniejsza i na początek, zwłaszcza że ta mechanika ze sprzedawaniem tego towaru, nie do końca wiem, co się stało. Jeżeli ktoś tutaj ma doświadczenie, będę bardzo wdzięczny za poradę. Tymczasem żegnam się z wami, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, łapka w górę, to jest zachęta dla mnie do nagrywania kolejnej rzeczy. Czekam na wasze komentarze, zapytania i porady, jeżeli ktoś właśnie w Avorion gra, będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie jakieś wymiana doświadczeń tutaj z Avorion się zawiąże. Ja tymczasem zadowolony zbieram kolejne upgrade'y tutaj, które się znajdują. Nawiasem mówiąc, o, jeszcze jedna porada, to co prawda tutoriale tego w miarę uczą, ale jeżeli zbieramy te upgrade'y, które potem montujemy sobie na statku, one są różnej rarowości i na stacjach badawczych są research station, możemy wziąć kilka, bodaj 5 na przykład białych i wymienić je na jeden zielony i tak dalej. Możemy po prostu wymieniać słabsze na jeden lepszy. Bardzo fajna mechanika, bo tych gorszej jakości leci dość dużo, tych bardziej rarowych jest mało, a możemy zamiast tylko czekać na drop, to możemy sobie po prostu wziąć i wymienić na resource station, coś takiego. Super sprawa.
Super sprawa, super lokacja, to co się tutaj dzieje, odzoomuję jeszcze trochę, już niewiele przeżyło tych okrętów, zajebiście. Trzymajcie się, łapka w górę, komentarze, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.